Bezdyskusyjna przewaga i pewne zwycięstwo Puszczy. Tak pokrótce można opisać to, co wydarzyło się w pierwszej rundzie Pucharu Polski pomiędzy Puszczą Niepołomice a Okocimskim Brzesko. Niepołomiczanie wygrali 2-0 po bramkach Pawła Czychowskiego i Pawła Moskwika i awansowali do kolejnego etapu pucharowych rozgrywek. Od początku spotkania gospodarze mocno przycisnęli Okocimskiego, stwarzając sobie coraz to groźniejsze sytuacje pod bramką Marka Pączka. W 27 minucie debiutujący w Puszczy Czychowski świetnie przymierzył z przedszesnastki i bezradnemu bramkarzowi z Brzeska pozostało tylko wyciągnąć piłkę z siatki. Dobrze to wyglądało, każdy dużo biegał, chciał, powalczył i wygraliśmy. Udało mi się akurat strzelić tą bramkę, bardzo się cieszę z niej, że mogłem to zrobić w debiucie. No, jestem pozytywnie nastawiony do dalszej pracy tutaj i mam nadzieję, że będę jeszcze szansę dostawał. Okocimski Brzesko, który wystąpił w eksperymentalnym zestawieniu, popełniał dużo błędów w defensywie. Jednym z takich zagrań popisał się stoper z Brzeska, Pat More-Szereni. 42 minuta na pewno na długo pozostanie w jego pamięci. Z prezentu skorzystał Paweł Moskwik i podwyższył prowadzenie Puszczy na 2-0. A jak się później okazało, ustalił również wynik meczu. Jednym z nielicznych zawodników Okocimskiego, o którym można powiedzieć coś pozytywnego, był młody pomocnik Damian Buras. Szukał gry, strzelał i był bliski zdobycia gola, ale piłka po jednym ze strzałów trafiła w poprzeczkę. Trener dzisiaj chciał spróbować pograć, dać szansę młodym zawodnikom, żeby zobaczyć, czy może na nich liczyć w lidze. Dużo zawodników, którzy będą stanowili trzon zespołu, pewnie w lidze dzisiaj odpoczywało, no ale to nie żadne usprawiedliwienie. Przegraliśmy 2-0 i na pewno musimy wyciągnąć wnioski, bo już za 3 dni godzina W, jak to mówi trener, no i zaczynamy ligę. Po spotkaniu trenerzy byli w odmiennych nastrojach. Szkoleniowiec gospodarzy Dariusz Wójtowicz chwalił swoich zawodników. Opiekun gości natomiast stwierdził, że kilku jego piłkarzy nie zdało egzaminu. Powiem krótko. Nasza młoda drużyna egzaminu nie zdała, bo mecz przegrała. No na pewno jest kilka pozytywów, ale też są negatywy. No, między innymi Pat More się dzisiaj niekorzystnie zaprezentował. 2 indywidualne błędy i 2 bramki. Natomiast pozytywy na pewno Damian Buras pokazał, że potrafi grać w piłkę. Termanowski gdzieś tam przebłyski miał różne. Jesteśmy w tej rundzie, której pewnie zdarzy nam się spotkać z zespołem z Ekstraklasy, o to nam chodziło, bo tak to traktujemy jako na tą chwilę jeszcze przygodę. Myślę, że chłopcy podeszli bardzo ambitnie i poważnie do tego spotkania, to było widać. Mecze 1-16 Pucharu Polski odbędą się w dniach 16-17 sierpnia. Nie wiadomo jeszcze z kim zagra Puszcza, ale na pewno będzie to klub z Ekstraklasy.